Słuchajcie, moi drodzy, jeśli mnie znacie, to raczej wiecie, że nie jestem zbyt mądrą osobą. I często robię dziwne rzeczy, których potem żałuję. I to jest jedna z tych rzeczy. Wszędzie, w szkole, w domu zawsze mówili, nie lisz lampy, bo przymaraźnie ci język. I jakby chciałem spróbować i proszę bardzo, oto efekt. Zostaliśmy na stałe przyklejeni do słupa latarni. Musimy coś z tym zrobić, więc tutaj mamy jakiś... Mamy chyba zbierać te kuleczki. Okej, ale moi drodzy, witam was w trzech dziwnych grach. Mam nadzieję, że łapka w górę została dana. Mam nadzieję, że komentarz również możecie napisać w komentarzu, która gra podobała wam się najbardziej. A my tutaj będziemy... my tu... Biedny język, o nie! Języku, please! Mam nadzieję, że nam nie pęknie czy coś. Dobra, pyk. Proszę bardzo. To się robi coraz straszniejsze. Chwila, tam jest. Jak my tam mamy wejść, żeby jak najmniej języka użyć? Chwila, pójdźmy może najpierw... Chwila. Aha, ten język nam się prawdopodobnie przedłuża, jak zbieramy kolejne kuleczki. Tylko w takim razie musimy znaleźć kolejne kuleczki. Tutaj nie. A może gdzieś... Prąd? Tu też nie. Ale ja tu nie mogę. Brakuje mi. Brakuje mi kawałka. O, jest, dobra. Zebrałem jedną. Zebrałem też drugą. Zebrałem trzecią. Czekajcie, trzeba to zrobić sposobem. Uwaga. Nie. Nie sięga. To może tak będzie łatwiej. Uwaga. I... O, jest. Dobra. Zostały tam dwie. Powiedzcie mi, czy kiedykolwiek próbowaliście polizać słup? Jeśli tak, to jakby jesteście tak samo głupi jak ja, więc zapraszam na mój kanał, będziemy się świetnie bawić wspólnie, prawda? nie żeby coś, ale tych kulek tu jest trochę dużo, powiedziałbym nawet, że trochę za dużo, jakby nasz język teraz będziemy okrążać ziemię naszym językiem. Ja bym chciał go oderwać od słupa i pójść do domu i pozwolić rodzicom wydrzeć na mnie mordę za to, że polizałem słup z latarnią, na którym mógł być, nie wiem, COVID czy cokolwiek. Proszę bardzo. Tu? Dobra, jeszcze jedna w takim razie, gdzieś tu sięgnę. Sięgnąłem. To teraz tak. Tu wszędzie byliśmy, prawda? Tu? Okej, dobra, tu nam nie sięgnie. Czyli to jest prawdopodobnie wyjście. W takim razie spróbujmy może w... A, tu jest, zobaczcie, tajne przejście. O nie. O nie, my tu musimy tym labiryntem, serio. Dobra. Klik. A? Czy to nam coś dało? Wydaje mi się, że to mogło nam odblokować drzwi albo coś. Czy to odblokowało nam drzwiczki? Chyba tak? Tak, dobra, wchodzimy do środka. Moi drodzy, ciach. Nie. Czy oni na pewno chcą? Czy oni chcą, żebyśmy zrobili to, co... Ja myślę, że oni chcą, żebyśmy zrobili. Ha? A! Całe szczęście, o matko! Całe życie mi... Przeszło przed oczami, a... Przepraszam bardzo, że co? Z dziewczynki z językiem przyklejonym do słupa staliśmy się jakimś cyborgo-transformersem z piłą, która nam się kręci z brzucha. To jest dobry level up, prawda? No ale dobra, w takim razie musimy oderwać słup, proszę bardzo. Jest! Tak! I co? I z tym słupem idziemy do domu, tak? Jakby, czy możemy go jeszcze przerwać tutaj bardziej inaczej? Halo? Nie możemy. Czyli co, idziemy do domu, prawda? Okej. Tato! Tato, słyszałem, że lubisz na złom chodzić.
Mam dla ciebie prezent pod choinkę. 4-metrowy słup stalowy, chcesz? Wait. Czy ja dobrze widziałem? Czy nasza postać miała przy naszym domu zbiór słupów? Czyli to nie był pierwszy raz, słuchajcie. Ona... To jest recydywistka. To jest recydywistka. Ona kradnie słupy z okolicy, przymarzając język do powierzchni. To jest dosyć nieefektywny sposób kradzenia słupów, ale moi drodzy, to było tyle, jeśli chodzi o pierwszą grę. Idziemy do kolejnej. No dobra, mam pytanie, ale do tej męskiej części widowni. Czy zdarzyło wam się kiedyś, że mieliście się z kimś przywitać, wiecie, po męsku, podać dłoń, uścisnąć, i pewni siebie i tak dalej, ale wam coś nie wyszło i ta wasza ręka była jakaś taka miękka, jakaś taka niepewna i to z tego przywitania wyszło takie... Otóż nie martwcie się, dzisiaj nauczę was, jak podawać sobie ręce. Proszę bardzo, mamy tutaj naszego jednego ludzika, to jesteśmy my, mamy drugiego ludzika, musimy do niego podejść, proszę bardzo, ściskamy rękę, trzeba machać, metr góra, metr dół, proszę bardzo, dokładnie, jak na rapowym koncercie, proszę bardzo, doskonale. Mocny uścisk dłoni, tak się ta gra nazywa i nie wiem co, o co tutaj dalej chodzi. Czy to był koniec gry? Nie, to nie był koniec gry. Przywitaliśmy się. Coś się dalej dzieje, co się dalej dzieje? Okej, czyli zrekrutowaliśmy nowego członka naszego gangu. Proszę bardzo, Kwiatek. Kwiatek chce się przywitać? Halo, Kwiatku. Podaj mi dłoń, halo. No, come on. Jest nas dwóch, jesteś otoczony, dawaj. Dobra, Kwiatek nam chyba nie pomoże. Ale idziemy dalej, proszę. O, dzień dobry, czy chcesz dołączyć do naszej sekty? Dzień dobry, proszę mi tu uścisnąć dłoń, dziękuję serdecznie. Więc mamy kolejnego członka naszej drużyny. Co dalej? Kolejny Kwiatek. Kwiatek tam pokazuje, gdzie mamy iść. I ogólnie zobaczcie, nasza postać troszeczkę tak dosyć sztywno chodzi. Nie wiem, czy ona jest robotem, czy może ma po prostu mocne zatwardzenie. Może my się witamy, pniemy po szczeblu korporacji, żeby zostać, nie wiem, szefem Toytoya, żeby on mógł sobie w końcu pójść do toalety. A może się po prostu pyta. Nie wiem, musimy, nie dowiemy się nigdy, słuchajcie, ale nie wszyscy wyglądają, jakby wstrzymywali jakąś mocną dwójeczkę z tyłu swoich spodni, więc idziemy dalej, proszę bardzo, proszę dołożyć do mojej drużyny, czy będziemy teraz się bawić w pociąg? Czy w tej grze będzie chodziło dokładnie tylko i wyłącznie o to, czy może w końcu skończą się nowi rekruci, bo tak jakby nie mam ochoty bawić się w ludzką stronę w tym momencie, naprawdę, tu jest kolejny Kwiatek, okej? Tu jest kolejny... Chwila! Mamy taką ekipę, że możemy Kwiatek otoczyć. Halo? Halo, dzień dobry. Przepraszam, Kwiatek. Jest nas teraz... 6, 7, 8 nas jest. Okej. Coś się bardzo dziwnego stało. Mam czarny ekran. I... Jasne, super pomysł. Idziemy. O, dobra, o, zostawcie mnie! Zostaw mnie! Okej, to jest trudniejsze niż myślałem. Musimy spróbować przejść od samego dołu. Czekajcie, uwaga. I zostaw mnie. Zostaw, dobra, jest. Żyjemy. To teraz tak. Kolejny. Zostaw. Dobra. A nie! Dobra, słuchajcie, jest lepiej. Jest lepiej, proszę bardzo. Idziemy. I proszę mnie zostawić. Ja tu muszę rękę podać mojemu kontrahentowi. Dzień dobry, witam. Czy coś jeszcze się będzie w tej grze działo? Czy musimy zrobić jeszcze jakąś dziwną rzecz? Halo? Gro? To chyba tyle, moi drodzy. Nie, to nie jest tyle! Hej, kolego, stój, poczekaj! Nie! A ja? Hej, panowie, bo ja też mam uścisnąć rękę. Ja też chcę uścisnąć, czy ja mogę uścisnąć wam ręce? Halo? Panowie!
No nie bądź. O, dzień dobry, przepraszam, czy chce pan może uścisnąć mi... Ale nie, 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 niech pan nie idzie. A pan? Pan może chce mi uścisnąć rękę? Hej, hej, no ale co, co, o co chodzi? Co ja wam zrobiłem? Halo, proszę mi uścisnąć... Proszę mi uścisnąć rękę. Halo, przepraszam, dzień dobry. Rącza, rąsia? O, nie, gościu. To może czekajcie, zróbmy to w ten sposób. Podejdźmy do tego. Dobra, ten ucieka w tamtą. A pan? Pan idzie, ucieka w ta... Albo i nie ucieka pan, ucieka pan? Halo, czy pana? A, dobra, ucieka. Przepraszam, a może, może pan chce? Halo, witam? A. Zostaliśmy chyba wylani z klubu mężczyzn. Jeśli mężczyzna nie chce nam podać ręki, zostaliśmy wyrzu... A... Okej. Okay. Tym razem wstaliśmy z łóżka. Halo? Dzień dobry? Przepraszam. Witam. Rąsia? O, dzień dobry. To był tylko zły sen, moi drodzy. To był tylko zły sen. Wszystko jest w jak najlepszym porząduniu. Prawda? Okej. Okej. O! Skończyliśmy, słuchajcie, drugą grę z rzędu. Proszę bardzo, jeśli zastanawiacie się, dlaczego gramy w trzy gry dziwne, a nie w pięć dziwnych gier, ponieważ te gry są, wydaje mi się, dłuższe, ale to jest kompletny przypadek. Ale okej, proszę bardzo, to była gra A Firm Handshake, więc idziemy do trzeciej. Kojarzycie grę Papers, Please? To już jest staroć. Proszę bardzo, dzisiaj gramy w No More Papers, Please. I ta gra nie ma żadnego związku z grą Papers, Please, więc jakby nie zastanawiajcie się nad tym zbyt długo. Proszę bardzo, klikamy start. Zostały tylko trzy zamówienia i mogę w końcu wrócić do domu na obiad z moją rodziną. Okej, mamy w takim razie order 7, loan info, finance department. Do niszczarki trzeba te z plamami. Proszę bardzo, to ma plamę, wrzucamy te do niszczarki. Zatwierdzamy dokumenty i musimy je podpisać tam, gdzie trzeba, albo skanować kod QR. Okej, czekajcie. Skanujemy kod QR gdzieś tutaj. Oto. Pyk. Okej. Kod zaskanowany. Tutaj musi być pip. Musi być niebieska. Tutaj musi być zielona. Proszę bardzo. Pip. OK. To trzeba skopiować. Gdzie jest kopiarka? Kopiarka jest... Tutaj? Halo? O nie! Trzeba podpisać! Zapomniałbym! By mnie wyrzucili z pracy, proszę bardzo. Ho, bla, 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 bla. Dobra. Podpisane. Wszystko zrobione. O! Wszystko zrobione, proszę bardzo. Czy to jest skaner? To jest chyba skaner, prawda? Zrobione. To trzeba sfaksować. Którędy się tutaj faksuje rzeczy? Chyba też tutaj, prawda? O, szef. Hej, wiem, że mówiliśmy ci, że nie będziesz robił nadgodzin dzisiaj, ale wiesz co, mamy tutaj bardzo mocny problem z rzeczami i wiesz co, jednak zostań... O nie, żona do nas pisze. Czy będziesz się w domu, prawda, kochanie? Tak, tak, wcale szef mi nie kazał. O, nie mogę się doczekać, kiedy cię zobaczę. Tym bardziej chcę wrócić do domu, tylko jakby szef mi kazał robić to. Jesteś takim graczem zespołu. Czy możemy pograć dzisiaj w gry? Syn do mnie pisze. Synu, żono, ja jestem w pracy, utknąłem. Zostawcie mnie w spokoju, ja muszę to szybko zrobić. Szybko, muszę wrócić do mojej rodziny. Rodzinko. Tak, synu. Nie! Dobra, szybko. Pyk. Pyk, ciach, mamy order, wkładamy, ciach, szybko. Tutaj mamy loan info, rzeczy, które nie wymagają naszych żadnych rzeczy. Tutaj proszę bardzo, copy, zostawcie mnie w spokoju, czemu tu jest jakiś dokument o nazwie No Netflix? Szybko, musimy się tego pozbyć, mija czas, a my musimy wrócić do domu. Dobra, zielone, proszę bardzo, ciach. A nie, tu jeszcze trzeba zeskanować. Proszę bardzo, skanu... Nie! Zostawcie mnie! Żona mnie chce zobaczyć zaraz!
Dobra, to niszczymy. To do niszczary. To do niszczary, prawda? To do niszczary. Do niszczary, do niszczary. Pamiętaj, żeby zamknąć drzwi, jak będziesz wychodził. Ale tu skąd mi dajecie te zamówienia, skoro już wszyscy są jakby poza pracą, co? Kochanie, obiad robi się zimny. Ja wiem, która jest już godzina, 17:30, ale ja nie mogę, ja muszę. Jakby oni mi... czy mogę? Czy nie? Nie wrzucamy, dobra, wiecie co, niszczymy wszystkie dokumenty, koniec. Koniec z dokumentami, koniec. Niszczymy wszystko, nie będę tego robił. Nie będę tego robił, możecie mnie wyrzucić z pracy. Proszę bardzo, wyrzucajcie mnie z pracy. Niszczę te dokumenty, koniec. Koniec, koniec. Zostawcie mnie, niszczę to. Proszę mi nie dorzucać żadnych kolejnych. Proszę bardzo, ciach. Chwila, czy ja to niszczę i one mi wracają? Order 09, tak. Wiecie co, może bycie youtuberem nie jest takie złe, nie trzeba zostawać w nadgodzinach, ponieważ całe wasze życie to są nadgodziny, więc ja może skończę ten odcinek, okej, zanim się załamię nerwowo, dobra, rozwód się szykuje, żona mnie już nienawidzi, syn chce ją ze mną zagrać w gry, nie może ze mną zagrać w gry, koniec, słuchajcie, nie, koniec, to tyle, nigdy więcej w żaden symulator bycia pracownikiem jakiejś korporacji, patrzcie, oni mi dorzucają jeszcze papiery, koniec. Widzimy się w kolejnym filmie, na pewno nie takim. Cześć.